Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć! Dzisiaj pędzelek od Softa. Dostałem go gratisowo od miejscowego szamana przy zakupie, nie pamiętam. Coś od Softa chyba. To zresztą nieważne. Dostałem go. Nie wiem, czy te pędzle są w sprzedaży, czy rozdawane jako gratis. Stwierdziłem, jak już go mam, bo gdzieś czytałem, tam ktoś w komentarzach pisał, że Soft ma fantastyczny pędzel. Więc co? Pierwsze co... O, już wychodzi włos. Wskoczyłem z nim na felgi. Na felgach tragedia. Dla mnie w ogóle masakra. Sztywne, w ogóle się ten włos nie kładzie, dramat. W ogóle nie ma o czym gadać. Rozmiar pędzla to 16. Nie ma tematu, dramat. Później stwierdziłem, że sprawdzę na plastikach i na karbonie, jak trzyma pianę i jak się nim ogólnie pędzluje. Czy jest w miarę godnie, czy idzie to płynnie. Zobacz, jaką jakość trzyma piany ten pędzelek. Na karboniku i na takim twardym plastiku jest całkiem nieźle. I tak bym go widział. Na zewnątrz. Właśnie karbon, jakiś twardy plastik, gdzieś jakieś zakamarki, komora silnika, bo on jest dosyć sztywny. Tak naprawdę wewnętrzny nim próbowałem, jak czochrałem wnętrze Volvo i powiem ci, o tu nawet widać, że on, no niby na twardych plastikach fajnie, ale we wnętrzu, jak masz jakieś pionowe powierzchnie, tragedia.
dramat. Pędzel tak naprawdę niczym mnie nie kupił, tak szczerze. Jedyne co, to tak jak mówię, no, przy karbonie całkiem nieźle, ta piana jest w miarę względna. Na pianowych powierzchniach jakoś dziwnie, nie czuję tego pędzla, nie czuję, dla mnie jest za sztywny. Kolejna rzecz, tu już oberwałem, ale tu klej wystawał, no jak na softa, słabo. Słabo, o, jeszcze się łuszczy ten klej. Plastik też nie jest jakiś rewelacyjny, ale dramatu nie ma. Są gorsze pędzle, nie ma tematu. Czy jakościowo odpowiada mi ten pędzel? Nie. Nie, ale postaram się jeszcze zakupić jakieś pędzle od softa. Zagłębię się w temat pędzli, jeżeli chodzi o softcika i zobaczymy, co oni tak naprawdę mają w swoim arsenale. Bo ten być może jest jako tam gratis i polecieli najniższą linią oporu i stąd jakość jest, jaka jest, jak dla mnie oczywiście, moim zdaniem. Więc dla mnie słabo, naprawdę słabo. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o pędzle, cena, jakość, zdecydowanie detailing. Pozdrawiam chłopaków. Pędzle mi na chwilę służą, nie zużywają się jakoś, nie kładą się, nie rozczochrują się. Trzymają poziom, zobaczymy jak długo. Za tę cenę naprawdę fajna robota. No dobra, moją subiektywną opinię znasz na temat gratisowego pędzla od softa. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!